Witam serdecznie. Kolejny odcinek Euro Truck Simulatora, w którym w sumie chyba Euro Truck Simulator będzie najmniej istotny. Ale jakiś tam ładunek sobie wezmę. Nie powiem, że nie, że całkiem nie. Jesteśmy w Porto Vecchio bodajże. Szlabany proszę. Dzięki. A jeżeli nie Euro Truck Simulator, to co takiego ważnego będzie? No cóż, chyba czas by było jakieś decyzje zacząć powoli podejmować, ponieważ no cóż, stan oglądalności i podobalności się jakby coraz mniejszy. To nie tu, to nie tu. To tam, to tam. W związku z tym, no, chyba czas myśleć o jakiejś emeryturze, albo jak to bardziej tutaj, bardziej daniem sobie spokój. Na razie wakacje planuję, więc, aha, do Bari. Jedziemy do Bari z naczepką, nic szczególnego. Tak się nazywa naczepa, nic szczególnego. Także tygodniowe wakacje, kiedy nie pojawi się zupełnie nic. No może troszeczkę dłuższe niż tygodniowe, ale tak mniej więcej tygodniowe. Tyle tylko, że no będę się zastanawiał, czy w ogóle wracać po tych wakacjach. Przez tych parę lat, kiedy to bawiłem się w twórcę filmów na YouTubie, sporo się zmieniało. Były różne plany, różne myśli i różne, że tak powiem, podejścia do robienia filmów na YouTube'a. No ale czasy się zmieniają. Co ludzie chcą, a czego ludzie nie chcą oglądać, też się zmienia. No dzięki, pani policja. Może wymusiłem troszeczkę, ale oj. Jeżdżę sobie po krawężnikach i po innych takich. O! Takiego jeszcze nie widziałem z szybami. A może widziałem, tylko nie zwróciłem uwagi. Pozostaje pytanie, czy w obecnym stanie tego kanału być może moje filmy stają się coraz gorsze, być może popyt na nie jest coraz mniejszy. W każdym razie zaczynam mieć coraz większe wrażenie, że nie idzie ku lepszemu. Może gry, które mi się podobają, tym, którzy oglądają mój kanał, nie podobają się. Też tak może być. Część pewnie została jeszcze z czasów książek, audiobooków, ale no cóż, audiobooków nie będzie już na pewno z uwagi na to, że no prawo jest, jakie jest, a w mojej obecnej sytuacji, że tak powiem, nie ma opcji w ogóle, żebym gdzieś tam zbliżał się nawet do granic prawa, więc no, co jest? Odnawiaj się w tempomacie. Więc książek nie będzie.
No to w sumie po co? No, nawet... nawet nie mam pomysłu na to, co mógłbym zmieniać, ulepszać, czy cokolwiek w ogóle robić i czy w ogóle mi się chce, bo w sumie to nadal najważniejsze pytanie i w sumie brak odpowiedzi, to po co? Ale może przez czas urlopu wymyślę po co. Tu jest 80. Może być to trudne dość, ale... A, jeszcze dziura w drodze, no proszę. Nie leży droga kręta. To w niej dziura. No cóż, będę miał okazję sobie troszkę odpocząć od wszystkiego w zasadzie. Nie tylko od robienia filmów do YouTube'a, tylko w ogóle od wszystkiego. Może mi się nieco rozjaśni w głowie, może jakieś inne pomysły mi przyjdą. Może odpowiedzi na pytania się znajdą, ale zobaczymy. Trochę głupio, bo obiecałem, że Syberia World Before będzie w całości. Nie wykluczam, że nie będzie, bo może będzie. Ale... takie filmy robione na siłę też, to takie słabieńkie. Może w tym jest problem. Może niepotrzebnie robię filmy w momencie, kiedy nie bardzo mi się chce. No dobra, 50 to... 50 to zwalniamy. Okej. No co tu się dzieje? Co to? Hej. No, przewincie do tyłu i zobaczcie, co zrobił ten samochód, jak pięknie przeniknął. Czemu mój tak nie potrafi? Ale takie coś to widziałem pierwszy raz, odkąd gram w Euro Truck Simulatora. Że samochód, nieważne czy NPC, czy nie NPC, że potrafi przeniknąć przez inne samochody, których tutaj najwyraźniej nie ma. Modelowo są tylko wizualnie. Tak. To wyjaśnia sporo, czyli należałoby się zastanowić, czy przez na przykład jakieś blokady drogowe nie da się przejeżdżać po prostu. No nie wiem, nie będę sprawdzał, bo to zbyt poważnie podchodzę do Euro Truck Simulatora, żeby sprawdzać takie rzeczy. Czemu ja miałem takie zatankowane auto? Dziwne troszkę. Bo nie przypominam sobie, żebym je tankował. Może jakiś ciężki ładunek był, tak? W międzyczasie był. Wtedy ci tankują auto, ale... What? What? No tak, to jeden z tych momentów, kiedy żałujemy, że nie mamy barierek, tak? Ale też i mapka mogłaby być wyraźniejsza, to prawda. Ale też mogłem sobie ją powiększyć, no cóż.
za wolno. Na tempomat. Okej. Teraz troszkę bardziej trzeba tu uważać. Bo możemy jechać tylko tu. Żeby nie grzmotnąć w kolejną niewidzialną barierę. Cóż, nie zastosowaliśmy się do znaku stop, ale a co nam to? No i tak. Światło w oknach. I człowiek sobie myśli, co ci ludzie tam robią. Oni tam nic nie robią, bo ich tam nie ma nawet żadnego środka. Ale jakieś takie myśli są. Może ja za dużo myślę, może w tym jest problem. No ale tu na to już się raczej nic nie poradzi. Na ilość myślenia, bo można dużo myśleć o tym, że się za dużo myśli, nie? I wtedy myśli się jeszcze więcej. Tu można było wjechać. O. Tu mamy 80. Tak? No to spróbujmy. Nie, 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 tu mamy 50. Już. Tu nie, chociaż można. No i znowu jadę w nocy. No cóż, niewiele widać poza tym, że jest kręto. Stromo. I w ogóle. Jest na tyle stromo, że choćbym chciał jechać 80, to mam wrażenie, że moje Volvo nie dałoby rady. Mimo, że to chyba najsilniejsza ciężarówka, jaka tylko jest. No, prze-NPEC. I to jeszcze jakimś takim dziwnym samochodzikiem. Pokaż nosie. Pokaż nosie, bo cię dogonię teraz, tak. No dobra. Nie bądźmy dla wirtualnych kierowców okrutni. A ten najwyraźniej gdzieś się spieszy. Co to za samochodzik, no? Citroen 2CV. Wow! nowy model. Nie widziałem w grze jeszcze. No to najwyraźniej nie widziałem w ogóle kilku rzeczy w grze. Ale to niekoniecznie musi oznaczać, że muszę to nagrywać. Chociaż w sumie nie. Muszę się przyznać, że kiedy... O, tu 90. Kiedy nie nagrywam, to nie gram w Euro Truck Simulatora od pewnego czasu. Coś się zmieniło? Przecież to... A nie, to jest Francja, racja, tutaj na ekspresowych drogach takich i autostradach jest 90.
Okej. Pewnie stąd 2 CV. U nas mógłby się pojawiać maluch. No chyba dobrze, że nic nie jechało tak naprawdę, bo... Panie kolego. Jakieś pan tu dziwne rzeczy uskuteczniasz. Ale nie, w sumie to miał rację chyba, bo musiał przepuścić tego, co zjeżdżał z wewnętrznego pasa, który był. Co prawda trochę to takie to było nie halo. Bo skoro chciał zjeżdżać pierwszym zjazdem, to po co się pchał na wewnętrzny pas, ale... Tak. A to było takie mało potrzebne trochę, ten objaździk. Chyba gdzieś coś tam się ustawiło, że... najkrótsza trasa to nie znaczy zawsze, że najszybsza. Dobra, byłem pierwszy. Marina. Tak, skupiłem się na ustawianiu tempomatu, który zresztą natychmiast się wyłączył. Miasto, które jakoś tak chyba pierwszy raz widzę. Chyba mam wjechać tam. A tu jakieś takie dziwne skrzyżowanie. Przydałoby się widzieć barierki, prawda? Okej. Bo są tu na pewno. Chyba tutaj muszę wjechać, bo tam dalej jest chyba barierka. Tutaj, prawda, na prom. A to tu, to tu, to tu. Tak jest. Coś taki bladziuchna ta kotwica. Tak, taka bladziuchna ta kotwica. Okej. Zajakiodo Porto Torres. Aha, tak, i potem tutaj do Cagliari. Okej, okej, wsiadamy. Może kawałek drogi chociaż będzie w dzień, ale nie będę relacjonował całej trasy, bo to chyba za długa jest. A i to już nie za bardzo mi się chce. Czy o nie, noc dalej, oj.
Któraż to trzecia godzina? O, nie tylko, że noc, ale jeszcze pada. No. O, tu już karabinieri. No dobra. Tak sobie mi wyszło to hamowanie. Można by zmienić troszkę czułość hamulców, ale... Okej, za oknem też pada, więc robi się smutno, bo w zasadzie identyczną pogodę mam za oknem w tej chwili. No. Nie zahaczamy naczepą o dekoracje. Kurczę, tyle rąd. I znowu rondo. Światełka. Których teraz nie widzę. Popatrzę na tych z boku, czy jadą, czy nie. Osiemdziesiąt. Czyli wróciliśmy do naszej słonecznej, jak widać, Italii. No dobra, myślę, że będzie powoli czas się żegnać. Na pewno na czas urlopu. A jeżeli na dłużej, czy w ogóle, to może jeszcze wrzucę jakiś tam informacje, żeby nie znikać bez słowa, bo uważam, że to bardzo nieładnie znikać bez słowa. Ale niewykluczone, że na tym się skończy, ponieważ wszystko, co miało początek, musi mieć i koniec. A ja, tak jak mówię, skończyły mi się troszkę chęci. O nic, do zobaczenia. Tylko się zatrzymam, żeby się po wczytaniu kiedyś tam, być może, bo pewnie zmieni się wersja gry i zapakują mnie gdzieś do jakiejś bazy. Także tak, zróbmy tak, o tak i... Aha, mleko kokosowe, o, wiozę. No cóż, do zobaczenia kiedyś, może.